Kto to zainicjował, nawet w tej chwili mi trudno powiedzieć, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie poszły takie ulotki, że do liceów z prośbą, żeby każde liceum wydelegowało kogoś do tego ruchu. A kto ten ruch zakłada? No zakładali go, ale on był założony przy NZS-ie UJ-u, więc to było tak, że byli tam ludzie z... Czyli to była końcówka roku 80. To była końcówka roku 80, tak, bo początek roku 80 to ja jeszcze chodziłem do ósemki, a w ciągu roku 80 się przeniosłem do piątki. Tak. I to było tak, że ja jak przeniosłem się do piątki, no to się nie czułem, nie czułem, że mogę być reprezentantem tej szkoły, prawda? Więc nie czułem, znaczy odmówiłem, bo dosyć szybko, że tak powiem, mnie zaczęto typować do tego, żebym był do samorządu klasy, żebym coś, a ja mówiłem, że ja was wszystkich nie znam, a dopiero tutaj się pojawiłem. Wydelegowany przez naszą szkołę został kolega, który został przewodniczącym naszej klasy, jakoś tak, ale on mnie zaraz potem namówił, żebym ja za niego zaczął chodzić na te spotkania tego rozsia, tego ruchu odnowy szkół średnich. No i jak tam się pojawiłem, no to zacząłem się udzielać rzeczywiście. To była historia dosyć też śmieszna, bo raczej śmieszna. No, myśmy tam mieli od początku jakby byliśmy troszkę rozrabiani od środka. No i potem się okazało, to już z czasem się okazało, bo NZS nam, myśmy się spotykali na Gołębiej w siedzibie NZS-u UJ-u. Natomiast NZS nam przydzielił opiekuna w osobie niejakiego przypominałem jego nazwisko sobie wczoraj, a teraz mi wyleciało z głowy. W każdym razie ten opiekun, to już potem się dowiedzieliśmy po latach, on się okazał być agentem SB. I on nas po prostu od początku delikatnie rozprowadzał, rozrabiał od środka, żebyśmy... No więc właśnie, bo to żebyśmy jest nic... podstawowym działaniem tajnego współpracownika była rozbijać jedność grupy. Tak. I tego typu działania tak. Zaobserwowałeś, tak? Tak, 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 tak. Tak, z tym, że... Nie przypomnisz sobie nazwiska tego Przypomnę spółka. Sobie za chwilę. Dobrze. Może, za chwilę sobie może przypomnę. Natomiast później to przez całą trzecią klasę właściwie miałem jakby chodziłem na te spotkania i wkurzało mnie to, że nic z tego nie wynika. Jedyne co później w czwartej klasie zarząd NZS-u nam zmienił opiekuna i przysłał nam jako opiekuna Andrzeja Waśkę, z którym się przyjaźnie powiedzieliśmy. Znaczy przyjaźnie, no trudno, może za dużo powiedziane, ale znamy się po dziś dzień, prawda? Natomiast z tamtym Ancymonkiem to się nie bardzo miałbym ochotę znać. I Andrzej Waśko stwierdził... Jeszcze było przed wprowadzeniem stanu wojennego. Tak, to już tak, było tak. Po wakacjach w 81 roku. W 81, ale jeszcze przed stanem. Andrzej mnie wziął na zarząd NZS-u i powiedział, że tutaj to jest jedyna rzecz, którą znalazł w Rosiu konstruktywna i pozytywna, to jest to, że ja zrobiłem bibliotekę wydawnictw bezdebitowych. Gdzie ta biblioteka była? U mnie w domu. Ile tam było pozycji? Oj, kilkaset. Ale... Jak pozyskiwałeś te książki? Kupowałeś? Kupowałem te książki. To są te pieniądze, są... które dała twoja mama. Tak, 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 tak. Czyli biblioteka nominalnie była waszą własnością, ale udostępnialiście te książki inne. Tak, no one, ja je pożyczałem, część z nich nie wróciła nigdy, no ale to niestety tak to bywa z bibliotekami. Nie prowadziłem solidnej, bo nigdy nie byłem taki zorganizowany, nie prowadziłem solidnej ewidencji, prawda? I niektórzy ludzie to wykorzystują. No, to ja nawet nie chcę już nikogo tutaj obwiniać. No, w każdym razie duża część tych książek się rozpełzła nie wiadomo gdzie, prawda? Gdzie te książki kupowałeś?
Najpierw je kupowałem na rynku i pod Collegium Brostianum były takie stoliki, gdzie obok sernika egipskiego można było kupić wydawnictwo. Nie, były takie, po prostu były. Wtedy w tym okresie 80, po sierpniu 80 roku, na wiosnę 81 roku, to było, dużo było takich stoisk na mieście, w których były po prostu książki bezdebitowe. Wiesz, bo ja to nawiązuję może to trochę późniejszych czasów, w latach drugiej połowie lat 80. Na przykład pod halą targową, gdzie handlowano książkami, można było między tym całym szajsem kupić prasę podziemną. Tak, książki. ale 80. rok to był ten Festiwal Wolności. Tak. To były, wychodziły pisemka solidarnościowe. No, MKZ też jakieś książki kolportował. A powiedz mi, czy miałeś w ogóle kontakt z MKZ-em na Karmelickiej Kuchni, na Alejach Słowackiego? Ja tam zaglądałem parę razy, ale w ciągu tego całego okresu może, ale... Nikogo nie poznałeś z tamtych ludzi? Niespecjalnie. Czyli jednym słowem ten Waśko z NZS-u, zrobiłeś na nim, że tak powiem, pozytywne wrażenie, gdy stwierdził, że prowadzisz bibliotekę, tak? No tak, i powiedział, że to jest jedyna sensowa. I oni wtedy wyasygnowali, to pamiętam, wyasygnowali 5000 zł na to, żebym mógł kupić jakieś książki jeszcze. A to była śmieszna kwota w stosunku do tego, co myśmy tam wydawali na te książki. Ale w międzyczasie jeszcze też... W międzyczasie jeszcze też poznałem Artura Wrońskiego i Zdzicha, zwanego Kapuśniakiem, Zdzicha Jurkowskiego, którzy coś drukowali pod nazwą Krakowska Oficyna Studentów po prostu, tak? Chyba tak. Ktoś mnie poznał z niejakim Jackiem Sieradzanem, który wtedy obracał tymi książkami jakąś tam na troszkę większą skalę. I Jacek Sieradzan bodajże mnie zabrał mnie do Warszawy. Szef Nowej, Piotrek Szwarc bodajże się nazywał. On zorganizował, chyba w czwartki się przyjeżdżali właśnie szefowie bibliotek studenckich, dla których były tam zbierane książki z całego kraju, prawda, ciekawe. Tak? I oni kupowali, ja tam też przyjeżdżałem i zostałem zapisany jako Ruch Odnowy Szkół Średnich Kraków, jako biblioteka i kupowałem te książki. Czyli można powiedzieć, przez bibliotekę stałeś się niejako animatorem ruchu odnowy szkół średnich, tak? Znaczy, byłem po prostu w tej grupie, która tam wiele poza tym nie zdziałała, poza tym, że te książki. Ja usiłowałem zarazić i chodziłem po szkołach, ja miałem jakieś spotkania i namawiałem na to, żeby tworzyć grupy, które będą składki po prostu zbierać i kupować książki, żeby wykorzystać to, że jest dostęp i że jest możliwość. Bo ja akurat miałem taką świadomość, że to nie będzie trwało wiecznie. Tak.